Kolejne 30 km gazociągu, które dzisiaj został oddany do użytkowania, który jest elementem tej strategii energetycznej państwa związanej z budową terminalu LNG, pierwszego gazoportu w Świnoujściu. We wszystkim powinna być logika, rozsądek i prawidłowość działań. 10 lat temu moglibyśmy mówić o tego typu zdarzeniach. Pewnie teoretycznie tak, ale wszystko wymaga czasu. Po 10 latach rafineria jest inną rafinerią, firma jest inną firmą. Nie dość, że ma rozbudowane struktury przerobu, więc te technologiczne do takiego stanu, jaki żeśmy zaplanowali, jaki został zaplanowany przez naszych fachowców, technologów, inżynierów i zrealizowany. I to jest nasza siła dla rynku polskiego i Unii Europejskiej. To daje podstawy do dalszego rozwoju. W trakcie nasi inżynierowie wymyślili, że trzeba dostarczyć więcej gazu po to, ażeby poprawić efekt ekonomiczny i działania firmy, i funkcjonowania środowiska. Dla nas współpraca z Lotosem ma charakter strategiczny. No nie mówimy tylko o 7 koncesjach, gdzie będziemy próbowali najpierw znaleźć, a potem wydobywać gaz i konwencjonalny, i niekonwencjonalny, ropę konwencjonalną, bądź również ropę z łupku, ale dla nas to jest bardzo ważny klient dla PGNiG-u. Nie tylko pod kątem tego, co widzieliście dzisiaj Państwo, czyli zakupu gazu, ale również zakupu ropy, której wydobycie zwiększymy w ciągu następnych kilku miesięcy dwukrotnie. Jest to normalna runda koncesyjna na norweskim szlafie kontynentalnym. W ramach tej rundy Lotos Norge składa aplikację i normalna formuła postępowania, taka jak była do tej pory. Natomiast potwierdzam to, co pani prezes powiedziała, jak się pojawią elementy spójne do tego, żeby czy na tych, czy na innych koncesjach coś wspólnie na szelfie norweskim robić, a od dzisiaj na pewno jest inny klimat, zresztą nie tylko dzisiaj. Dzisiaj datujemy jakieś tam zawarcie porozumienia, co jest bardzo poważnym dokumentem, tak go traktujemy, więc ta współpraca na pewno ruszy na innym poziomie. PGNiG ma 226 koncesji, ale jeżeli nie potrafimy zagospodarować ich sami, szukajmy partnerów i mam nadzieję, że taki partner jak Lotos, który ma te same kompetencje geologiczne, wydobywcze, znają się na tym, wiedzą, jak wygląda ryzyko geologiczne. To jest partner, o jakim można tylko marzyć w biznesie.